Słuchajcie, kilka dni temu przesłuchałam sobie pewnego usługującego. Przefiltrowałam to, co on powiedział w temacie tego, co się na przykład teraz dzieje, w temacie grypy jakiejś tam i tak dalej. I jako wierzący ludzie, my musimy zrozumieć to, że nie dzieje się nic takiego, czego nie powiedział Jezus, że się będzie działo. Będą wojny, będą trzęsienia ziemi, będą różnego rodzaju zarazy, wirusy i tak dalej. I wiecie co? Wierzę też w to, że będziemy się jako wspólnota i jako zespół apostolski poruszać w coraz większej mądrości. I my jako Kościół musimy też umieć wykorzystywać pewną lukę, która w tej chwili jest. Mianowicie, to człowiek usługujący mówił coś takiego, że zbadał w dziejach chrześcijaństwa, co się działo w kościołach w momencie zaraz, pandemii i tak dalej. I wiecie, do czego, o czym mówią te informacje? O tym, że zawsze po okresie zarazy i pandemii Kościół się podwajał. Kościół się podwajał. Ale mnie to bardzo uderzyło, kiedy to posłuchałam, bo dla mnie była to informacja, że Kościół zajął odpowiednie stanowisko, nie był pasywny. Rozumiecie? W czasach kiedyś, jak osoba na przykład była chora, jak była jakaś tam zaraza, to osobę chorą wystawiało się z domu. Z osobą chorą, nie była tak medycyna rozwinięta, i z osobą chorą nie chciało się mieć nic wspólnego. I Kościół wtedy ciął żniwo. W czasach pandemii, tak, kościoły się podwajały. Mnie to bardzo dotknęło. I to jest to, co mówiliśmy w ostatnim czasie, że modlimy się też o współczucie i o miłosierdzie, abyśmy nie byli kolejnymi strajkującymi na ulicach, tak? Tylko my mamy być odpowiedzią na ludzkie łzy. A żeby być odpowiedzią na ludzkie łzy, to trzeba tym ludziom współczuć. Współczuć. Amen.